niedzielę 24 czerwca 2018 roku na placu przy budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci odbyła się impreza plenerowa 8 Festyn na Gackiej Górce zorganizowana przez wójta gminy Gać panią Grażynę Pieniążek. Serdecznie witam wszystkich dzisiaj na Gackiej Górce. Po raz 8 spotykamy się tutaj, żeby razem wspólnie bawić się, razem z dziećmi, z dorosłymi i z zespołami, które do nas przychodzą. Festyn, który już po raz kolejny rzeczywiście staramy się zorganizować, cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku bawić nas będzie zespół Classic. Mam szczerą nadzieję, że goście nam dopiszą, że zainteresowanie będzie ogromne. Przede wszystkim chcieliśmy sprzedać również naszą Gacką Górkę. Nasi mieszkańcy i goście, którzy przyjeżdżają, oglądają, cóż takiego wydarzyło się nowego w przeciągu roku. Tu rzeczywiście co roku staramy się dokładać kolejną inwestycję. Zastałam 8 lat temu wręcz ruinę. Dzisiaj jest piękny budynek. Dzisiaj przepiękne pomieszczenia wewnątrz wykorzystywano jako salę konferencyjną, jako salę do szkoleń. A poza tym staramy się zagospodarować plac na zewnątrz. Prowadzi nas już piękna, szeroka droga. Moim marzeniem jest amfiteatr opodal tutaj niżej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła gościć naszych mieszkańców, jak również gości właśnie na tym naszym naturalnym amfiteatrze wiejskim. Program imprezy obejmował występy artystyczne dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy, uczniów ze szkół podstawowych, lokalnych zespołów śpiewaczych oraz gościnny występ zespołu Powiślanki z Kwidzynia. Jesteśmy z Kwidzyna, współpracujemy przy Kwidzyńskim Domu Centrum Kultury, który nas wspomaga, daje pieniądze przede wszystkim, żebyśmy mogli tu przyjechać. No niestety resztę musimy sobie w własnym zakresie załatwiać, czyli śpiewy, próby, wszystko bez, po prostu to jest pasja, no i tak to się dzieje. Zespół w tej chwili liczy sobie już tak, no teraz nowy zespół, to właściwie ma dopiero 3 miesiące, bo to tak kierownik, jest nowy kierownik, nowe panie, a stary zespół to już w przyszłym roku miałby 20 lat. No i tylko kilka pań zostało ze starego zespołu, ale myślimy, że teraz się to wszystko tak z powrotem odnowi, że będzie wszystko dobrze i że kierownik zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby z powrotem wrócić do dawnego składu, żeby może nie do dawnego składu, tylko po prostu, żeby zespół tak prężnie działał, jak działał przez tamte lata. W czasie trwania festynu istniała możliwość skorzystania z konsultacji medycznych z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i dietetykiem. Darmowe porady zapewniło Centrum Medycyny Dziecięcej Przeworsk. Badamy wady postawy u dzieci na festynie, badamy wady wymowy, prawidłowe ustawienie stóp, prawidłowe ustawienie kręgosłupa. Dzieci chętnie przychodzą do nas, ale już samo badanie nie jest takie proste, ponieważ dziecko namówić, żeby przyszło do terapeuty nie jest źle, ale jak już ma się troszeczkę rozebrać, zbadać się, tutaj wtedy jest troszeczkę z tym problemem, musimy troszkę się postarać bardziej, żeby było dobrze. Ale udaje nam się, mamy tutaj doświadczenie, zespół jest bardzo dobry, od wielu lat prowadzimy takie badania, jeździmy po różnych miejscach, badamy dzieci w przedszkolach, w szkołach. Uważamy, że oprócz takiej naszej pracy w centrum potrzebne jest właśnie wyjście na zewnątrz, wyjście do rodziców, wyjście do rodzin, żeby pokazać, jak ważne jest badanie prawidłowej postawy ciała u dzieci, ponieważ to potem wszystko będzie nam procentować w przyszłości. Jeżeli teraz zadbamy o prawidłową postawę ciała naszych dzieci, no to w przyszłości
będzie lepiej, prawda? Dzieci będą miały naprawdę dużo, dużo lepiej. Te wszystkie bóle kręgosłupa, które występują u osób dorosłych, bardzo często już zaczynają się w takim wieku właśnie młodszym. I jeżeli teraz o to zadbamy, zadbamy o to kręgosłup, zadbamy o tą postawę ciała, no to będziemy troszkę tutaj, będą na pewno wdzięczne w przyszłości. Namalowałam taki domek, tak jaki będę miał w Dębowie, jak będę mieszkał. Podczas festynu przeprowadzono ostatni etap zbiórki na rzecz podopiecznego Fundacji Iskierka Szymona Zamorskiego z Przemyśla. Otwórz oczy szeroko i patrz, jak ciekawy otacza Cię świat. Krajobrazy ojczyzny patrzy w sercu, najbliższe to co było, co będzie, co jest. Moi drodzy, uważam, że Gacka Górka ma swój charakter. Ta muzyka tutaj niesie ją na same krańce naszej gminy i nie tylko, bo słychać ją naprawdę bardzo, bardzo daleko. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był koncert zespołu Klasik, który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i euforią. Bawimy się tutaj dzięki wielu ludziom dobrej woli. Mamy sponsorów, ludzi, którzy wiedzą, że oprócz naszego budżetu gminnego potrzebne są dodatkowe środki. Są to nasi lokalni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy zewnętrzni, którzy bardzo dobrze i chętnie współpracują z naszą gminą. Takich ludzi jest nam potrzeba i takich poszukujemy. Myślę, że dzięki temu nie tylko z funduszy właśnie gminy jesteśmy w stanie organizować takie właśnie przedsięwzięcia. Poprzez dzięki, poprzez...